Witam, witam, tutaj awangarda ciemności po tej stronie monitora Lair i Geralt na łódce, którą znalazłem i zabrałem, bo co? Tak bezpańsko leżała, to no, a wezmę sobie i se płyniemy. Dzisiaj będziemy robić sobie poboczne zadania z tablic z ogłoszeniami i może z jakichś wykrzykników, jak jakieś znajdziemy po drodze. O. Klub graczy w Gwinta Schuller. Ciekawe, chętnie zobaczę. I nieodkryte miejsca mamy nowe. Ale z tą eksploracją nieodkrytych miejsc to na razie to raczej nie będziemy tego robić, bo jak tak patrzyłem trochę, to czasem się tam ktoś trafi na 7 levelu, a czasem ktoś na 15, więc jednak najpierw sobie wbijmy trochę level. Tu mam jakiś wykrzyknik, nie wiem skąd on się tutaj wziął, ale może tam też zahaczymy, chociaż nie wiem czy w tym odcinku. Dobra, czyli tak, gwint rozgrywki w Velen mamy. W poszukiwaniach mamy coś. Wpisać, że nie wiem. Zaginiony brat na 33. No to raczej tego na razie nie zrobimy. Tego nie widziałem w ogóle. Dobra, czyli jednak. Pojedziemy sobie w stronę Wroniec. Do Wroniec właściwie. Dobra. Zmarła nasza jagódka. O, walka na pięści, super. To będzie misja pewnie. Zlecenie. I mamy zlecenie, super. Kto ubije potwora z krzekaczy, zwanego skrzykaczy, którym wedle Wrońców gniazdo utkwi. Super, super. Wyścigi konne. Jeszcze lepiej. Czyli tu mamy sporo rzeczy, sporo. Będziemy mieli trochę do robienia. Ale zbadajmy ten pokój Ciri. Idemy. Co jest? Pamiętacie mnie? Jesteś stajenny. Wyciągnąłem się z pomyli. Nie zapomnę wam tego. Macie to w łodzieńce. No, dziękować. No, wdzięczność ludzka. Bardzo przydatna w grze, nie? Ty nam pierdolę, wódki jakieś nie masz? Nie. Chociaż coś tam mam. Nie dla ciebie, opiłeś. Tu nocowała Ciri. Ciri musiała nosić te ubrania, kiedy tu była. Wygląda na to, że wyjechała w pośpiechu. Mhm. Jest ten trochę klątw. Niejasna natura klątw. Lidia van Bredevoort. Skąd Ciri wzięła coś takiego? Dlaczego nie? Włączę. Ciri się raczej nim nie bawiła, ale Małgosia to co innego. No dobra, nic więcej tu raczej nie mamy. Jasna natura klątw. Przeczytajmy to sobie. Dedykacja dla barona i jego żony. Mieli w Wizimie wysoko postawionych znajomych. A Małgosia tu jest? Chwila, gdzie ona jest? O, tu jesteś. Ty jesteś Małgosia? Ja, a ty jesteś Geralt. Skąd wiesz? Bo masz białe włosy i medalion z wilkiem. Ciri mi powiedziała. Czyli Ciri rzeczywiście tu jest.
Na pewno. Rozmawiałaś trochę z Cii, prawda? Prawda. Mówiła na przykład, dokąd się wybiera, albo czego tu szuka? Mówiła, że szuka ciebie i czarodziejki, ale ty jesteś tutaj, to chyba cię nie znalazła. No, ale może przynajmniej pomogła temu swojemu przyjacielowi. Jakiemu przyjacielowi? Ciri chciała pomóc jakiemuś przyjacielowi? Wiesz jakiemu? No jak to jakiemu? Jej przyjacielowi. Powiedziała, że jest w tarapatach i ona musi go uratować. Kogo? Kto jest przyjacielem Ciri? Poznajesz to? O ja, mój bączek! Skąd go masz? Znalazłem w pokoju Ciri. Jest twój? Ciri mi go wystrugała, jak mi kiedyś było smutno. Bawiłyśmy się czasem w jej pokoju. Szkoda, że musiała jechać. Gdzie? Nie wiesz, gdzie jest Ciri? Nie. Któregoś dnia, jak przyszłam do niej ze śniadaniem, to już jej nie było. Baron powiedział, że wyjechała. Nie pytałaś dokąd? Pytałam, ale powiedział, że jestem za mała i nie muszę wiedzieć. Ale Ciri zostawiła mi prezent. Jaki? O, taki zielony kamyk. No, ładny prezent. Schowaj go głęboko i nie pokazuj nikomu. Jest wiele wart. Dzięki. Miłej zabawy. Ja się nie bawię. Ja pomagam. Ciekawe. Pewnie tak. Przypomina małą Ciri. Dobra. Super. To co, robimy te misje, które znaleźliśmy tutaj, nie? Dobra, patrzmy najpierw te wyścigi i tak dalej. Wyścigi w rańce. No, kto jeszcze się ściga? Ja się jeszcze ścigam. Ale, że to gra, to mogę zapisać. Jak przegram, to najwyżej sobie wczytam. Nie no, raczej nie będę. Możemy tego pogadać? Możemy, ale krótko i do rzeczy. Bo mleć jęzorem po próżnicy nie lubię. Plus. Wołają mnie Radko. Urządzam tu we Wrońcach konne wyścigi. Pewno słyszałeś. Chcesz się sprawdzić? To powiedz. Nie chcesz, to zjeżdżam. Jasne, że chcę. Piszę się na to. Piszę się na to. Płotkę jest najszybszym koniem na świecie. Nic się trzeba. Po prostu przyjdź po zmierzchu i przynieś złota na zakłady. Aha, po zmierzchu. No, jesteś wreszcie. Zasady są proste. No. Wybierasz się, przeciw komu chcesz stawać. Zakładacie się. Potem jedziecie do Konarów i nazad. Kto pierwszy, ten lepszy. A kto drugi, ten pista. Jasne. A z kim chcesz się ścigać? Z Maćkiem Jąkałą, Hansem Żelazną Życią, czy Czarnym Bogdanem? Hansem Żelazną Życią. Zobaczymy, jak to jest skopać żelazną żyć. Chodź, Hans. Pół życia spędziłem na koniach, drugie pół na kucach. Mnie nie podskoczyć. No to ustalmy stawki zakładu. I dalej jazda. No to skopiemy żelazną żyć. Co? No, szybciej, szybciej, szybciej. Skupić. Nie wiem, dlaczego tam mi pokazuje w ogóle ten tor jazdy niby. Szybciej, buczek, szybciej! To jabłka potem dostaniesz! Hej! Kurde, próbowałem mu zajechać drogę. Trochę... Który wygrałem to jeszcze?
Ładnie, ładnie. Wiesz, nie tylko na potworach się znasz, ale i na konia. To twoje złoto. Jak się znajdzie, więc znowu się pościgać. Przyjdź. Piękna wygrana. No, kto jeszcze się ściga? 50 oranów. Za to. Kurde, jasne, że ścigam się dalej. Ścigasz się, czy się nie ścigasz? Za tą matkę to chciałem ci dać fory, ale za tą matkę to już koniec, po tobie stary, po tobie. No to będziesz musiał chyba zakuć ją ostrogami, bo oto ja jestem pierwszy frajerzy. Ładnie, ładnie. Widać, nie tylko na potworach się znasz, ale i na konia. To twoje złoto. A jak cię najdzie chęć znowu się pościgać, przyjdź i zagadnij. Tylko, że nie masz z kim. Dlaczego 40? A, chyba, że za cały, tak? 40, że dodatkowy. No i dziękuję bardzo, wygrałem wyścigi. A te juki? Znaczy, klapy? 20. No to 20 już mam. Takie same klapy. Ale się sprzeda. Spoko. No ale złota ile? No panie, no prawie 2000. Jakie tam jeszcze były atrakcje? Gwint, wściekłe pięści. No 11 level. To nie wiem. Ale zawsze gwint, rozgrywki w Velen. Czemu nie? W gwintę. Mogę wygrać spokojnie. Wiedźminie, pozwól na moment. O, a co to? Co tu się dzieje? O co chodzi? O co chodzi? Co byście robili z baronem w tę noc, gdy kazał się wszystkim w domach pozamykać? Musisz o to spytać barona. Gdzie on jest? Cały czas siedzi w ogrodzie. Pijany? Nie, nic nie je, nic nie pije, tylko tam siedzi. No to może by z nim pogadać jednak teraz. Tu jesteś. Widzisz te malwy? Te fioletowe. Sprowadziłem je z Nazariu. Ładne. Anna przeczytała jakieś opowiadanie i koniecznie chciała takie mieć. Godzinami się nim zajmowała. A jaka była wtedy szczęśliwa. A tamte? Takie postrzępione. Zerikani nazywają je rajskimi ptakami, ale Tamara mówiła rajskie smoki. Uwielbiała je. Szkoda, że nigdy nie dowiem się, które najbardziej podobałyby się Dei. Ale dobrze przynajmniej mieć świadomość, że jej duch jest teraz wolny. Współczuję z powodu twojej straty, ale niewiele dało się zrobić. Nie. No, teraz już nie. Wiadomo. Było za późno. Mogłem działać wcześniej. Wywieźć je z tego cholernego Velen. To wszystko przez tę zaszczaną dziurę. Tu nic nie mogło pójść dobrze. Mam informację o twojej rodzinie. Dowiedziałeś się czegoś? Owszem. Chodźmy do środka, trochę tu płyną. A potem pogramy sobie w karty. Masz coś nowego? Twoja córka jest w Oxenfurcie. Co takiego? Wszystko z nią w porządku i zdrowa, bezpieczna? Czemu jej nie przywiozłeś? Nigdy nie powiedziałem, że to zrobię. Skąd wiesz, że wszystko u niej dobrze? Widziałeś ją chociaż? Nie, ale rozmawiałem z człowiekiem, który pomógł jej uciec i się nią zaopiekował. Tamara jest cała i zdrowa. Z tego co wiem, wcale nie ma ochoty do ciebie wracać. Nie wierzę słowom jakiegoś wieśniaka, czy ktokolwiek jej tam pomagał. Muszę wiedzieć na pewno, że nic jej nie jest. Jedź do niej. Sprawdź na własne oczy, czy jest bezpieczna. Nikomu innemu nie uwierzę.
Zgoda, pojadę. Tyle mogę dla ciebie zrobić. Dzięki. Masz tu na zachętę. I jeszcze to. Mam Delta, ale spokojnie. Blade. Odkąd Rydańczycy zajęli Deltę Pontarną, ciężko się bez tego dostać na ziemię nowigradzkie. No dobra, a co z Anną? Miałeś znaleźć je obie. Dowiedziałeś się czegoś? Jeszcze nie, ale mam trop. No, to na co czekasz? Aż mi powiesz, co z Ciri, tak jak się umawialiśmy. Ach, niech będzie. Tak. Mogło się rzekło. Więc kiedy Ciri wydobrzała, wzięliśmy ją na polowanie, żeby sobie trochę konno pojeździła, bo kości dała za stan odleżenia. No, ta twoja dziewczyna to szczęście przynosi. Upolowaliśmy takiego odyńca, że chyba sam król Foltest, gdyby żył, miałby na niego chrapkę. Ciri, chodź, należy ci się potężny kawał. No, dziewucho, nieźle się spisałaś. Nieźle, nieźle. Ale kto idzie na dzika z mieczem? Nie miałam łuku ani włóczni, więc został mi miecz. Ależ nim za to pięknie wywijała. Gdzie żeś się tego nauczyła? W Karmorem. Tam jest szkoła wiedźmińska, ale przecież biorą tylko chłopaków. Dla mnie zrobili wyjątek. Tak. Chcesz powiedzieć, że jesteś wiedźminką? Nie do końca. Nigdy nie przeszłam wiedźmińskich mutacji. Ale wszystkiego, co umiem, nauczyli mnie tamtejsi wiedźmini. A na eliksirach też się znasz? Mniej, ale wiem co nieco. A bo widzisz, czasem mnie tak krzyżu strzyka. Zamknij się, Igryn, nikogo nie obchodzą twoje krzyże. Babę, co umie robić mieczem, to już kiedyś widziałem. Ale konno jeździć to żadna nie potrafi. I nie dziwne, jak kurwa bokiem siedzicie. Może chcesz się założyć? Że mnie konno pokonasz? Jasne. O co? O tę karą klacz, co stoi w stajni. No, to trochę kiepsko. Tchórzysz? Co się stało? Strach cię obleciał? Nie. No to o co chodzi? Ten koń należy do mnie. Ścigać się samym baronem to będzie zaszczyt. Oho, chciałbym to zobaczyć. Ja też. Załatwione. Ale jak wygram, biorę twój miecz. Stoi. No to nie pij dziś za dużo, żebyś była w formie. Ruszymy obrzasku. A gdzie jest koń Ciri? Gdzie jest Kelpie? Na Kelpie to by ze wszystkimi wygrał. Jakiś łodziak. Już świta. Gotowy? Jak nigdy. Ścigamy się do wieży. Na koń! Dalej, Ciri! Nie przynieś tam wstydu! Zaraz będzie mój! Ha! Niedoczekanie! Pokaż się! Zależy ci na tej klaczy, co? Miał kiedyś podobno! Ale lepszy, no. Twój miecz zaraz będzie mój! Nie do
Gdzie to jest? W grę? Licherny dziewczyna. W grę, no sobie. Się bałem, że mnie... Jesteś warta najlepszego konia. Klacz jest twoja. Super. Dzięki. Nowa kelpie. Co to? Co to jest? Co to jest? To był... Króliczek? Czy co to było? Bo na gryfa mi to nie wyglądało. Wyverna chyba też nie. Wrzasnęła jak oszalała i wszyscy w jednej chwili zapomnieli o zakładzie. Każdy biegł na złamanie karku, żeby tylko skórę ratować. A ona nie. I? Udało się? Jednym tak, a innym nie. Ale to, co stało się później. Muszę ci powiedzieć, że wiele w życiu widziałem, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. Znam to spojrzenie. Szybko się uczysz. Reszty dowiesz się, kiedy znajdziesz moją żonę. Pracuję nad tym. Coś bez sukcesu. Wcześniej nie brałem pod uwagę, że się rozdzielimy. Ale spokojnie, znajdę i Annę. Zagramy w gwint. Udało się. I mam Dijkstrę, tak? Dijkstrę dostałem. Ta. Dijkstra. Zajebiście. Dijkstrę sobie wezmę, chociażby z sentymentu. Wiedźminie, zaczekaj! Gdy odnajdziesz moją córkę, możesz jej to przekazać? Lalka? Szmacianą lalkę? Aha. Spok. Mogę to dla ciebie zrobić. Czym mogę służyć? Dlaczego zawsze krasnoludy są kowalami? Szukam kogoś, kto podejmie się wykonania dobrego pancerza. Zależy mi na najwyższej jakości. No cóż, robię w tym fachu już 20 lat i przyznaję, że osiągnąłem pewien stopień mistrzostwa. Tak, jasne. Nie zwracaj na nią uwagi. Ostatnio ciągle ma muchy w nosie. No, to co to ma być za pancerz? Lekki i wytrzymały. Taki, który nie krępuje ruchów i który można nałożyć bez niczyjej pomocy. Oj, co jeszcze? Może ma się sam czyścić i podcierać ci tyłek, jak pójdzie w krzaki. A może? A to kurde... A to kurde, krasnoludzka technologia poszła do przodu? Brzmi nieźle. A umiałbyś taki zrobić? Nie, ale jak znajdziesz kogoś, kto umie, to chętnie go poznam. Słuchaj no, o pancerzach musisz wiedzieć jedno. Jak ma być wytrzymały, to nie może być lekki. Może, o ile wykona się go odpowiednimi narzędziami. Takimi, jakich używali ludzie z klanu Tordaroch na Undvik. Joanna, miałaś się nie wtrącać, jak rozmawiam z klientami. Nie zawracaj głowy tymi swoimi skellingińskimi legendami. Co się stało z głową konia? To nie legenda, tylko prawda. Mój dziadek pływał na Undvik po pancerze, bo ludzie z Tordaroch robili najlepsze. Tak było, aż jakiś rok temu wyspę spustoszył gigant. Ludzie uciekli albo zginęli, ale kuźnia pewnie nadal tam stoi. No ciekawe. Warto to sprawdzić. Jeśli znajdę te narzędzia, zrobicie mi pancerz? Tak, wtedy tak, ale tylko wtedy. Spoko. Legenda mówi coś więcej o tej kuźni? Ponoć wykuto ją w jednej z jaskiń po północnej stronie wyspy. Gdy następnym razem będę na Skellige, spróbuję znaleźć narzędzia. Bywajcie. Dobra, na tym kończymy odcinek. W następnym też sobie trochę porobimy pobocznych misji. Mamy tam zlecenie na jakiegoś potworka. Zrobimy sobie je, no i potem się zobaczy. Także do następnego odcinka, do usłyszenia. Lajkujcie, subujcie. Yo.